Ho, 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 siemanko, z tej strony Bella i witam was w ostatnim już vlogmasie na moim kanale w tym roku. Mam nadzieję, że obejrzeliście wszystkie vlogmasy i że też dziś jesteście. W momencie, kiedy to oglądacie, możliwe, że zaraz zasiądę do kolacji wigilijnej albo już ją jem. Więc słuchajcie, chciałabym wam w tym miejscu złożyć życzenia świąteczne, bożonarodzeniowe. Słuchajcie, życzę wam wesołych, radosnych świąt, aby w tym momencie było bardzo dużo uśmiechu, radości, ale też ciepła. Życzę wam smacznej kolacji wigilijnej. Oczywiście fajnych prezentów, ale pamiętajcie, że to nie jest najważniejsze. W szczególności życzę wam zdrowia. Mam nadzieję, że nikt z was nie obchodzi albo nie będzie obchodził świąt tak jak ja, czyli jako właśnie chora. Jestem przeziębiona, no niestety mnie nie odpuściło, ale mam nadzieję, że wy jesteście zdrowi. Rodzinnych, wesołych, zdrowych świąt wam życzę. A słuchajcie, teraz zostało nam otworzyć ostatnie okienka z naszych kalendarzy adwentowych. Więc uwaga, czynimy powinność i szukamy numer 24. Ja sobie zaraz, słuchajcie, dokończę makijaż i ubiorę biżuterię. Chciałabym ubrać na szyjnik śnieżynkę, ale nie pamiętam, czy były już kolczyki śnieżynki. Fajny byłby to komplet i mam nadzieję, że dzisiaj w biżuterii to znajdziemy. A słuchajcie, w Douglasie numer 24 to mamy tusz do rzęs. Tak jest. To jest maskara, czarna maskara. Fajna szczoteczka, podoba mi się. Więc słuchajcie, no tuszu nigdy za wiele. Teraz czas na Sephora. Numer 24. Dość duże okienko, więc jestem ciekawa, co oni tam nam dali właśnie jakby pod choinkę. Ok, i to jest produkt do ust. To jest taka pomadka. Już wam pokażę kolorek, tak ona wygląda. No, ja już tych pomadek też mam bardzo dużo, więc na pewno, słuchajcie, ją oddam, więc cały kalendarz Sephory jest już otwarty. No i teraz kalendarz z biżuterią numer 24 poszukiwany. I cóż tu będzie? Oby była śnieżynka, jak nie w tym, to w drugim kalendarzu. Jejku, słuchajcie, jest śnieżynka. Ale to jest coś dziwnego, bo to jest chyba, słuchajcie, komplet właśnie. I kolczyki, i naszyjnik. Troszeczkę coś tutaj się poplątało, ale słuchajcie, no w sam raz. Więc zaraz sobie to ubiorę, właśnie zmienię kolczyki, które mam. Bo tak naprawdę, słuchajcie, ostatnio założyłam też kolczyki z tych kalendarzy adwentowych. I to są kwiatuszki, ale bardzo, bardzo ładnie się świecą. Więc też są fajne. Słuchajcie, teraz czas na ostatni już kalendarz, aż podobałam. Kalendarz ze złotą biżuterią. Wow, jakie ładne, wiecie co, nie wiem co to jest. Albo to jest naszyjnik, taki dość spory, długi. Albo, słuchajcie, jakieś dwie bransoletki. To się później okaże, na pewno to komuś oddam. Także słuchajcie, to już wszystkie kalendarze adwentowe. Fifcia oczywiście jest, oczywiście siedzi na moim jednym kalendarzu. No ale ja już nie mam dla niej przysmaków, choć powiem wam, że przyszła paczuszka właśnie z Zooplusa dla niej z prezencikami, właśnie z tymi przysmakami, co były w kalendarzach adwentowych, więc możliwe, że dzisiaj sobie właśnie je będzie jadła. No więc słuchajcie, cóż, to jest już koniec vlogmasów. Jestem ciekawa, jak u was w ogóle wyglądają święta. Napiszcie mi to koniecznie w komentarzu, ja sobie później poczytam, jak już zjem tą całą kolację. Na przykład napiszcie mi, ile jest potraw na waszym stole, czy na przykład jest jedno dodatkowe miejsce, czy może go nie ma przy stole. Jeszcze jestem ciekawa, o której zasiadacie właśnie do kolacji wigilijnej. Bo ja powiem wam, że moim zdaniem moja rodzina, ja, siadamy wcześniej, no ale też słuchajcie, ta pora roku jest taka, że bardzo szybko się ciemno robi, więc może z tego to wynika i tak dalej, ale też wszyscy nie mogą się doczekać właśnie tych potraw wigilijnych, więc koniecznie napiszcie mi, o której siadacie właśnie do stołu. I co tam najchętniej zajadacie, napiszcie mi swoje ulubione potrawy świąteczne, bo wy nasze już znacie z Q&A na przykład właśnie świątecznych, a ja waszych nie, więc to mi napiszcie. Także mam nadzieję, że słuchajcie, będziecie zdrowi w te święta,
No, mnie to niestety nie ominęło. Na same święta, jak widzicie, mnie złapało. Chciałam też wiele innych filmów dla Was nagrać. Mam tutaj na myśli właśnie vlogmasy, ale słuchajcie, no będzie musiało to przejść na kolejny rok. Tak naprawdę super ekstra rzecz, na którą się teraz patrzę, kupiłam już w sumie w listopadzie i miałam to użyć do filmu Vlogmasa z Vito. No ale jak wiecie, najpierw on był przeziębiony, choć jeszcze do końca nie wyzdrowiał, to teraz mnie złapało i nie mieliśmy totalnie siły na taki film, a byłby on naprawdę taki angażujący, mega fajny. Ale to słuchajcie, nie ucieknie, nagra się to po prostu w przyszłym roku, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku też ze mną tutaj będziecie. Napiszcie mi tak jako podsumowanie, które vlogmasy Wam się najbardziej podobały, a które może najmniej. To będzie taka fajna wskazówka dla mnie na właśnie przyszły rok. Dajcie też koniecznie znać, czy byście chcieli w przyszłym roku vlogmasy, czy chcielibyście na przykład co dwa dni, czy tak jak w tym roku codziennie. Powiem Wam, że bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się nagrać te wszystkie vlogmasy, że nie opuściłam ani jednego dnia. Tak jak wiecie, na początku było tak, że dodawałam te filmy o godzinie 16, równo o godzinie 16, no a później zaczęły się schody, czyli właśnie już te takie ostatnie vlogmasy dodawałam o późniejszej godzinie. Nawet jeden, tam kilka vlogmasów wstecz, pojawił się o godzinie 22:05, dość późno, słuchajcie, no ale to wszystko zaczęło wynikać z tego właśnie mojego przeziębienia. Ale bardzo się cieszę, że dałam radę, że podołałam, bo słuchajcie, jednak nagrywanie codziennie na dwa kanały, no jest ciężkie. Tak samo codziennie nagrywałam na kanale gamingowym, wczoraj też, nie wiem czy wiecie, ale wczoraj dwa filmy się pojawiły, a dokładnie dwa shorty. Dzisiaj też, słuchajcie, pojawił się short i on już jest od kilku godzin na kanale widoczny. No i słuchajcie, zapraszam Was na niego serdecznie, ponieważ jest, powiem szczerze, bekowy. Z wielkim dystansem, słuchajcie, do niego podejdziecie, tak jak ja do tego całego filmu. To, co tam się dzieje, wymyśliłam sama od A do Z. No i po prostu fajnie się przy tym bawiłam. Gdybym była zdrowa, to jeszcze lepiej by to wyszło. No a tak, ile mi głos po prostu pozwalał, to tyle zrobiłam. Także no, nie będę więcej Wam podpowiadać. Mam nadzieję, że wpadniecie też na tamten kanał. No cóż, ja się z Wami w tym momencie żegnam. Filmy na tym kanale będą oczywiście się pojawiały. Planuję właśnie jeszcze coś Wam dodać w Sylwestra i Nowy Rok i tak dalej. Także no cóż, jeszcze raz życzę Wam wesołych, zdrowych, no i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych rodzin. Także ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że ten film i te takie pozostałe właśnie, te wszystkie vlogmasy, które były na tym kanale, że Wam się spodobały, a jeśli tak, to wiecie co robić, wesprzyjcie mnie, zostawcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, dzwońcie dzwoneczkiem, czy tam zaznaczcie dzwoneczek, a ja się z Wami żegnam i widzimy się wkrótce. Pa, pa!